Tak, moi drodzy, w końcu. W końcu doczekaliśmy się kolejnego sezonu w grze Fortnite. Sam osobiście uważam, że pierwszy sezon rozdziału drugiego był po prostu za długi. Mega się jaram, że wraz z nową aktualizacją do gry zostały dodane nowe miejscówki i moi drodzy, w dzisiejszym odcinku też kupimy sobie 100 stopni karnetu bojowego. Więc na samym początku prosiłbym wszystkich Fortnite'owych świrów o zostawienie łapeczki w górę. A ja w dzisiejszym odcinku pokażę wam wszystkie stopnie karnetu bojowego. Ale to nie wszystko, moi drodzy, ponieważ z okazji drugiego sezonu z rozdziału drugiego przygotowałem dla was konkursik i 5 osób wygra karnet bojowy właśnie na ten sezon. Wystarczy, że w sekcji komentarzy napiszecie dowolny komentarz. Może to być wasz nick z gry Fortnite. Wpiszecie kodzik Farel do sklepu i musicie strzelić łapeczkę w górę. Ja tylko tyle od was wymagam. Wyniki konkursu ogłoszę na moim YouTube Story, Insta Story, karcie społeczności, gdzie się tylko da. Chciałem jeszcze tylko ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na 100 zł PSC. W tym momencie się wariacik wyświetla ten właśnie oto nick. Mordeczko, napisz do mnie na mojego maila gamingofarel@gmail.com, a ja ci podeślę 100 zł na nowy sezon. A teraz, moi drodzy, zapraszam na przegląd karnetu bojowego. Kupimy sobie aż 100 stopni. Twoje referencje Witam. Są imponujące. Oto twoja kryjówka. Kup karnet bojowy, by zrekrutować tę drużynę agentów. Okej. Okay. Miałśniak. Miałśniak. Który ze wszystkiego się wyliże. Nie mam pytań. Midas. Geniusz i prawdziwa złota rączka. Aha. Elitarna specjalistka. Która staje się wyjątkowa. Co, ona będzie cała customizowana? Wow. Okej. Okay. Nie wiem, co ona miała, jakiś tablet, dzięki któremu coś widziała. Dodatkowy wariant ducha lub mroku dla agentów karnetu. Wybieraj duch czy mrok, duch czy mrok, mrok. Podejmiesz się także ograniczonych czasowo operacji, które zmienią losy wyspy na zawsze. Jakie kartoniki, XD? Zaczyna się od zakupu. Co to jest, nowy pojazd czy emotka? Zyskaj drużynę agentów, 1500 widolców i całkiem nowe przedmioty. Okej. Przyszłość jest w twoich rękach. Dobra. Wiemy, że podejmiesz właściwe decyzje. Powodzenia. Lecimy. Lecimy, moi drodzy. Aha, dobra, i Deadpool. Okej, moi kochani, kup karnet bojowy. Oczywiście, że kupujemy ten droższy, ale na samym początku kupujemy. Wow, 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 po kolei. Dalej, coś dostałem. Aha, dostałem edycję do aury i dostałem do pieseła. Dobra. Prosimy o cierpliwość. Złóż zamówienie na szybciutko. Mam nadzieję, że za 400 V-dolców nam starczy. Dziękujemy, nie ma za co, wstecz. I moi drodzy, gdzie jest karnet bojowy? Gdzie jest karnet bojowy? To jest karnet bojowy, zobaczcie, jak to teraz kozacko wygląda. Okej, jak mam kupić karnet bojowy? Gdzie to się klika? Tutaj na środek, no dobra. Wszystko wiadomo. I teraz tak. Kup karnet bojowy. Kupujemy oczywiście ten lepszy. Potwierdź zakup. I okej, przelećmy sobie na początku wszystkie rzeczy, które dostaliśmy. Uwaga, pierwsza rzecz jest specjalistka od sprzętu Maja. No dobra. Następną osobą jest agent skórek. On jest z karnetu bojowego. Ja myślałem, że on będzie, nie wiem, po prostu edycja skinu. No dobra, dobra. Rybka. Aha, emotka, zadzwoń. Okej. Kolejne malowanko, życie pomagiera, dobra. Zobaczcie, jakie smugi, walizka przyczepiona do ręki, haha, dobre. No nie mam pytań. Torba z bananami, świetna, świetna. Malowanko, pomagier, takie sobie. O, muzyczka. Bardzo cicho. Kajdanki, później mamy fajne zbieraki, ciach i bach, kozak. Następnie mamy sztandar, później mamy starcie, okej. Później jest plecak pomagiera, bardzo fajny. Wiksa straszna, ale wątpię, że ktoś go używał. Okej, agent Nan. Dobra, fajny spray. Walizeczki lotnia z hajsem, zobaczcie, eurasy, dolary i funty się wysypują, pięknie. Później mamy malowanie walizeczka, ekran wczytywania górski na lot, czyli nowa miejscówka, zobaczcie, jest statek i jest też łódeczka. I mamy kolejny skin, Brutus. Wow. Bardzo fajny skin. Wygląda jak ten żelek, tylko że no ludzka wersja po prostu. Dynamit, malowanie przez jakiegoś pewnie artystę, bo to nie jest w stylu Fortnite'a. Plecak pustynny potok. Legendarny! O kurczę, nie spodziewałem się tego. Dobra, sztandar granat. Tutaj mamy serduszko. I moi drodzy, bomby poszły. Lotnia.
czyli będziemy latali na bombach. XD. Dobra, 400 fałdolców. I moi drodzy, odbieramy wszystko. I kupujemy teraz wszystkie stopnie. Let's go. Ja oczywiście sobie muszę przeskipować do końca. Kup 74 poziomy. I kupujemy, nie patrzę się, co i jak. Dobra. I lecimy dalej, moi drodzy. Mamy tak. Karnet bojowy. Centrum burzy. Później mamy spłowiała czerwień. Takiego skara. Coś jak z tej gry, co była taka kolaboracja z Fortnite'em. Czyli taka kreskówkowa grafika. TNT kły. Do tego mamy wybuchowy skok. Ok, boom. Później mamy lotnie. Mamy też tutaj sztandar. Mamy pana bananka, agent, skórek, styl, duch. Czyli mamy już dwa style, okej. Później mamy detonator, bomba. Tutaj mamy malowanko dynamitki. Muzyczka, której oczywiście no, nie przesłuchamy. Później mamy pana cwaniaka, emotka. No dobra. Nawet fajna, taka breakdance'owa. Teraz mamy sobie Tientina. Wow, jaka dziewczyna stoi na butli z tej z gazem. Okej. Okay. Tutaj mamy co? Miałśniak tęczowy. Bardzo fajny. Bardzo fajny ekran czytywania. Tutaj mamy Skara, który... jest ubrudzony łapkami kotka. Fajne. Skin banana. Do banana. Topór bananowy. Ale taki złotawy. Wow. Do tego mamy co? Plecak myszki z kłębkiem. A to też do kotka. Granaty zawinięte w motek. Rewelacja. Miał. A ja powiem hał. Nie, no to przecież jest cudowne. Jak ktoś zrobił ina i będzie walił łyżką w garnek, to nie wytrzymam przecież. Przepiękna emotka. Śmietnik, wszystko w porządku? Jasne. O, nasz człowiek skórek. Bardzo fajne. Takie coś bym chciał na tapetę na komputer. Fajna. O, ale patrzcie, złote noże. Czy te drapiące... Drapnięcie nie były już w mojej szafce, jako inny kolorem? Może i są. Później sobie sprawdzimy. Rybka. Lotnia. Oścista ryba. Też do kotka. Wow! Widzieliście, jaka animacja fantastyczna? Kurde. Super. Duch. Aha. Sorki. Tutaj mamy kotka. Tutaj mamy ekran wczytywania. I tutaj, moi drodzy, mamy łapki i pazurki. Nie! Przecież jak ten kot taki napakowany, miałśniak, będzie robił tę motkę, to będzie mistrzostwo świata. Okej. Okay. Lecimy dalej, zgubione poziomy. Tu takie pikselowa wersja, też jakiegoś artystę pewnie tworzona. Cały czas mi ludzie zapraszają do gierki. Oli! A to jest jednak lotnia, nie jest pojazdem. Nie wiem, co to ma być, ale jest fajna, ale jest fajna. Dalej mamy co? Żniwa. Okej. Okay. Później mamy co? Plecak przygodowy, też fajny. Tutaj jest oczywiście sztandar. Emotka. Jazda, lecimy. Kozak. Mrok. Legendarny miecz legend. Kurde. Nawet ciekawe, fajne takie zbieraki. Podobają mi się. Bombonierki. I co będą cukiereczki wypadały? A, bo to na walentynki, coś takiego. No, słodkiego lotu, dziękuję. Patrz, jaki ekran wczytywania. To też fajne by było na tapetę. Mam jakiegoś nurka i mamy tą nową miejscówkę w kształcie rekina. Mega fajny pomysł. Lotnia do bombowych barw? No nie mam pytań. Spójrzcie na tą lotnię. Ale rewelacja. Okej. Okay. Oli kolejna. I moi drodzy, jest agent skórek. Styl i mrok. Ale kocur. Ale kocur ten bananek. Ja generalnie wiecie, że uwielbiam bananka. Kolejna malowana jasnowy... Jasnowy krój? Jeansowy, przepraszam, kurde. Jeansowy krój. Podniebna. No spoko. Tutaj mamy co? Złote imperium. Piłka. Co to jest? Piłka? Nie. Moneta. Krąży w dłoni złoty pieniądz. Orzeł czy reszka? Będzie można teraz zagrać. Nie no, pięknie. Pięknie. Tutaj bananowy bombowiec. Okej. Okay. Tutaj mamy płatki. Takie sobie. Topór. Czemu on tak daleko jest kilo specjalisty? Słabe. Kolejny ekran wczytywania. Też fajny. Kurde, ładne są te ekrany wczytywania. Ktoś się napracował, wam powiem. Złoty król. Z takim łańcuchem. Kurcze, fajne, fajne. Muzyczka. Bez granic, to nie będziemy słuchali. Sztandar. I moi drodzy, torba ze złotym sztyletem. Legendarna? Nie powiedziałbym.
No i dobra, oko, złota wizja, kolejne malowanie ku pamięci Midasa. O, to jest fajne, ale wiksarski skar, widzicie go? Jest przecudowny. Wiecznie będziemy mogli mieć złotego skara, pięknie. I taniec. Coś takiego jak, kurczę, jak to nazywa się ten taniec? Możecie napisać w komentarzu, jak freefall się tańczyło, coś takiego, to jest taki styl tańca, zarąbisty, podoba mi się. I moi drodzy, zasetny poziom jest Midas, ale kocur, odbieramy i sprawdźmy jeszcze raz szybciutko Midasa, jak wygląda w naszej szafce, gdzie jest Midas. Midas, edycja stylu, tak będzie wyglądał Midas, tak wygląda złoty Midas, zapiszmy. I moi drodzy, spójrzcie tylko na to. I to było na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu obowiązkowo, który skin według was jest najlepszy. Nie zapomnijcie wziąć też udziału w konkursie na karnet bojowy, wygrywa aż 5 osób. Wpisujcie kodzik Farel do sklepu. Ja pozdrawiam wszystkich moich wspierających serducho, mega wielkie dla was. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Tutaj macie kolejne materiały, które musicie obejrzeć. Trzymajcie się, cześć!